to nie fair. Jak przyjedziemy do babci, to będziesz mógł jeść ile chcesz. Teraz idź się pakuj. O, przepraszam, nie zauważyłem was. Przyłapaliście mnie właśnie na oglądaniu mojego ulubionego filmu świątecznego. Kevin Sam w domu znany jest również jako 13. potrawa wigilijna w polskich domach. Nie mam pojęcia, skąd wzięła się ta tradycja i nie mam pojęcia, czy nadal jest aktualna, ale na pewno większość z was choć raz w życiu usłyszała zdanie: przełącz na Polsat, bo leci Kevin. Kultowy film świąteczny, który w Polsce stał się prawie tak powszechny jak kolejki po karpia w Lidlu. No dalej, powiedz, że ten film jest tak ogromnym gównem jak to na wizycie w WC po wigilijnej kolacji. No, nie dziś, bo mimo, że nie jestem już w stanie obejrzeć tego filmu, gdyż po prostu widziałem go za dużo razy, to nie zmienia to faktu, że ten film jest po prostu okej. Macaulay Culkin zagrał wybitnie, Joe Pesci zagrał swoją najbardziej gangsterską rolę, a muzykę do tej świątecznej komedyjki robił sam John Williams. John Williams. No, możecie go w sumie nie znać, bo robił muzykę do takich mało znanych filmów jak... Kevin Sam w domu zdecydowanie króluje w sektorze familijnych komedii świątecznych. Jest przyjemnym filmem, przy którym może nie będziecie parskać śmiechem, ale który pozostawi w sercu ciepło i wypełni dom świąteczną atmosferą. I przy okazji nauczy nas mordować! A no tak, zapomniałem dodać, że ja jestem Józef Rubens, a to jest Kultura TV i przypierdalamy się do filmów zawodowo. Jeden zjada jego pizzę, inny cieszy się, że zmoczy łóżko i Kevina, ta wyzywa go po francusku, a na koniec to Kevinowi się obrywa i każą mu spać za karę na strychu. Patrząc na to, co wydarzyło się następnego ranka, sądzę, że czas na nową rodzinę, Kevin. Zdarzyło wam się kiedyś wyjechać z domu i zapomnieć wziąć ze sobą ładowarki, grzebienia, szczoteczki do zębów? No i ja przez to przechodziłem i wydaje mi się, że chyba każdy przez to przechodził, prawda? Prawda. A zdarzyło wam się kiedyś zapomnieć własnego dziecka? Ktoś powie, no beznadziejni rodzice. O nie, nie, nie. Beznadziejna jest tu cała rodzina. Rodzice, czwórka rodzeństwa, dziadek i babcia, wujek, ciocia i kuzynostwo w sporej ilości. Łącznie 14 osób. I nikt, kompletnie nikt nie zauważył, że brakuje Kevina. No to zdecydowanie pora na wymianę rodziny. Pizza time. Cofnijmy się jednak do poranka. Całe zamieszanie było wywołane awarią prądu, przez którą wyłączyły się budziki, przez co wszyscy zaspali. Po pierwsze, gówno prawda. Gdyby to był dom 15 studentów, to byłbym w stanie uwierzyć, że do południa nikt się nawet na chwilę nie przebudził. Ale oni? Że co, noc przed wylotem była całonocna impreza, na której wypili za dużo piccolo? A po drugie, nawet jeśli jakoś akurat wszystkim zdarzyło się zaspać, bo nie wiem... byli skacowani po pizzy z poprzedniego wieczoru, to czy naprawdę Kevin nie obudził się, kiedy 14 osób szaleńczo biegało po domu i nadzierało się na siebie? All the great ones leave their mark. We're the wet bandits. You're sick, you know that? I'm really sick. Co jest takiego w domu McAllisterów, że Harry i Marv tak się na niego uparli? Rozumiem, dlaczego na początku mógł być dla nich atrakcyjny, gdyż Harry dowiedział się, że cała rodzina wyjeżdża do Paryża i dom zostaje pusty. I rozumiem, że kulka w genitalia i czoło mogła ich rozdrażnić, a oblodzone schody mogły być przypadkiem. Ale czy naprawdę po żelazku na głowie, dotkliwych poparzeniach, które tak naprawdę były tylko początkiem obrażeń, czy po tym wszystkim nie było momentu zastanowienia się, jakiegoś... Ej, może odpuścimy, może nie jest warto, na pewno są jakieś inne puste domy, nie? Nie no, tak naprawdę podziwiam ich za determinację i za wytrwałość. I za stalowe kości.
wstrząs mózgu, poparzenia. Pęknięcie czaszki, możliwa śmierć, poparzenia, gangrena. Pierwsza część szklanej pułapki. No to wcale nie jest takie złe. Wstrząs mózgu, połamane żebra, trauma do końca życia, złamane nogi i wybite barki. Po wszystkim Kevin dzwoni na policję. Czyli telefon cały czas działał. No w sumie oczywiście, że działał, bo wcześniej Kevin zamawiał pizzę na dowóz. Dlaczego zatem od razu nie zadzwonił na policję? Posiadał przecież informację, że Harry z Marvem zaczną swoją akcję o 21. Czy na pewno ta jaskinia tortur była konieczna? A może Kevin sam w domu jest prequelem innej serii filmów? All I could taste was blood. And metal. Mm-hmm.